No cześć, cześć, z tej strony wujek Timo. Chcę bardzo ważną rzecz powiedzieć, co właśnie Ada mi powiedział. Okazało się, że jednak jestem pacanem. A więc o co chodzi? Chodzi o to, że jak jest fitting tutaj i patrzymy na taki laser, na przykład jakąś broń czy jakikolwiek moduł, to on pokazuje tutaj, jak damy show info, on pokazuje na przykład mining amount, ile będziemy wydobywać z tego lasera, nie ile on jest naprawdę, bo na przykład teraz pokażę 138 metrów sześciennych, prawda? To jest Gaussian Scoped Mining Laser, ok? Czy on 138 metrów sześciennych, ok? A teraz pójdziemy na market. Ok, jak widzimy, on wydobywa tylko 50. Dlaczego jest taka różnica? Jest dlatego taka różnica, bo mój statek ma bonusy na górnictwo, na mining, plus mam jeszcze moduł tutaj na dole, który mu daje ekstra. Mining Laser Upgrade 1, później sobie zrobię 2. Więc jak widzimy, on naprawdę robi górnictwo tylko na 50 metrów sześciennych. Natomiast w moim statku... On robi na 138, także to trzeba załapać. Ja tego nie załapałem na początku, że te wszystkie moduły, co robimy prawą myszką i robimy show info, to one pokazują, jak one działają na naszym statku, który ma bonusy, które ma moduły, które pomagają tym broniom i tak dalej. Natomiast i to trzeba zobaczyć, jak na przykład sprawdzamy, chcemy kupić lepszy laser na rynku, to dobrze jest właśnie patrzeć na różnicę właśnie na rynku, a nie z naszego statku. Dobra, to było na tyle. To jest widły. Jeszcze sobie polatam tutaj 15 minut z palcem w dupie, sobie zgórnikuję tutaj i tyle. Do widzenia, do zobaczenia.